Masz szczęście ASD fiksowy, że nie jesteśmy chłopakami charakternymi, ponieważ za tą frajernię to byśmy się do ciebie przejechali. Nic nie pokazał, jego rywal też, ale ja bym nigdy się nie cieszył z takiej wygranej i nie tańczył i skakał z radości. Żenujące, rozumiem, że debiut, ale come on, nie? Cześć, Beglecie, ekipa WK z tej strony i dzisiaj odcinek czytamy hejt lub tam wypowiedzi z wykopu. Troszeczkę późno to nagrywamy, bo chcieliśmy od razu nagrać ten odcinek po walce Robura, ale chcieliśmy też poczekać na Robura, jak wróci. No bo słabo by było tak nagrywać bez ciebie, po twojej walce, nie? I lecimy z pierwszym komentarzem. Chłopy się cieszą, jakby Robur wygrał z Khabibem, a tak naprawdę Furnejka sam się znokautował. Emocje w oktagonie nie do opisania. Myślę, że Owca i Pączek tak samo to wiedzą, jak to jest. Radość była niesamowita. Może mógłbym aż tak, powiedzmy, nie tańczyć, co nie? Po tej wygranej, ale ogólnie tak sobie podsumowując, całe przygotowania, powiedzmy tam około 4 miesięcy, te wszystkie treningi, to zaangażowanie. Wiadomo, inny scenariusz sobie wyobrażałem na tą walkę na pewno, ale tak jak zapowiadałem, że właśnie spodziewałem się tego chaosu, który może wystąpić w tej walce. No i ale aż takiego chaosu się nie spodziewałem, że zacznie się, wiesz, w pierwszych sekundach, że nawet tam nie kąsnąłem Roberta w nos, bo planowałem mu rozbić na początku nos jakimś prostym. A tu wiadomo, obrotówka się pojawiła i tak dalej. No i się potoczyło, jak się potoczyło, ale bardzo fajne emocje w ringu, w oktagonie. Ja jeszcze rozumiem widzów, bo to, wiesz, siedzisz na przykład ze znajomymi, jest, no. Dokładnie, i na przykład jest przerwa, coś tam sobie gadacie, nagle widzicie, zaczyna się walka, na którą czekaliście i ona się tak szybko kończy. I rozumiem zawód ludzi, tak. I widzą, że my się tak bardzo cieszymy. Jak no masz to bliską osobę i ona jest w tym oktagonie, to ty się cieszysz, że wyszła w własnych siłach w ogóle. Dokładnie. To chciałem powiedzieć, że cieszysz się z tego, że Roburowi się nic nie stało, a dopiero potem zaczynasz rozkminiać, tak, w ogóle, jak ta walka wyglądała i tak dalej. Z narożnika ja myślałem, że ta walka, ja nie wiedziałem, że ona trwa 20 sekund. Ja myślałem, że to jest jakaś, że to może być nawet jakaś połowa rundy. Miałem minuta, takie no. totalnie inne przeżycie, więc rozumiemy. I lecimy dalej, nie? Z kolejnym komencikiem. Niezdiagnozowany. Największą bekę mam z tego, jak Robur i jego wybranka cieszyli się z tej wygranej. Jakby co najmniej Robur znokautował w 5 sekund Roberta albo wygrał po ciężkiej walce na punkty. Nic nie pokazał, jego rywal też, ale ja bym nigdy się nie cieszył z takiej wygranej i nie tańczył i skakał z radości. Żenujące, rozumiem, że debiut, ale come on. 6 łapek w górę. Mówiliśmy właśnie już chyba, to jest powiązane z poprzednią wypowiedzią naszą. Podejrzewam, nie? Że nie byłeś w takiej sytuacji. Ale come on, Pączek, tak come on. To jest tak, że patrzcie, jest ta perspektywa widza, ale też fajnie, jak na przykład i Miksu by starał się spojrzeć bardziej z perspektywy Robura, nas ogólnie. To właśnie nie jest tak, że my siedzimy przed TV i tyle, tylko no jednak widzisz, jak Burnejka wchodzi do oktagonu, że to jest kurwa kawał mięcha, który idzie. No i masz coś takiego, że może zrobić krzywdę twojej ekipie, nie? I po prostu, no wiesz, no ja na przykład się nie dziwię, że Natalia miała taką ulgę. No kurwa, macie. To przede wszystkim dziewczyna ma ulgę. No. I rodzice i tak dalej, nie? Ten Robur to odklejka na max. Pewnie dobry towar był kiedyś ładowany, bo głowy jeszcze nie naprawił. To najlepsze. Chłop zamienił z chłopem po 2 ciosy i przeciwnik mięsień zerwał, a ten pierdoli jakby 3 rundy przetrwał w UFC z jakimś kozakiem, kurwa. Żałosne. Te dziki z WK. Ale taka fajna radość była, jak jeszcze zobaczyłem Norberta i Owcy, jak się cieszyli. Kurwa, takie zajebiste emocje, kurwa, nie żałuję niczego. Ja pierdol. Dominik Jachas. Jakie kurwa fajne show! On był gdzieś indziej, czy co? Przecież to trwało 30 sekund, choć się poślizgnął i tyle. Z perspektywy widza, który siedzi sobie i je pizzę, to rozumiem. Tak wyglądało. No tak. Dla ciebie to jest najważniejsze wydarzenie życia. Jeszcze to jest 20 sekund i jest tak, że na przykład brał napój i widział, wiesz, 16 sekund. To nie z walki, nie? No, to mogło tak wyglądać. Ten kawałek pizzy, bierzesz ten, patrzy się, poślizgnął ktoś i koniec walki. No i ty zapłaciłeś za to, no ja rozumiem ten komentarz, no niestety. Chłop się poślizgnął i ty. Dogaz. Całe to WK jest do zaorania we frikach.
nudziarskie przygłupy przyszły reklamować swój brand. To też rozumiem jest takie komenty. Jest prawdy w tym, bo chcemy bardzo reklamować Dzika głównie, Energy, to jest prawda. Ale czy jesteśmy przygłupami? No to też prawda. Ale czy do zaorania? Na razie jest 2-2, to jeszcze nie jesteśmy aż tacy słabi. Co zjedząc po trawie. Nie obraził, patrz, nie obraził naszych matek, naszych dziewczyn. Obraził nas. Jest okej. Okay. Jedziemy dalej. Nudne przygłupy. No dobra, lecimy dalej. ASD fiksowy. Ale to WK mnie teraz podkurwiło. Takie zachowanie, bo chłop wygrał z koksem przez kontuzję XD. Pluje na nich. Od dzisiaj frajernia WK. Masz tak teorię, że ad fiksowy i tak pluł na nas jeszcze przed tą galą. Myślę, że twoja teoria może być trafna. Ponadto masz szczęście, ASD fiksowy, że nie jesteśmy chłopakami charakternymi, ponieważ za tą frajernię to byśmy się do ciebie przejechali. Ale tak się nie przejedziemy, ponieważ charakter i serducho nie jest dla nas najwyższą wartością. Nie, przede wszystkim pieniądze, pieniądze i reklamowanie puszek. Albo nie to, co internet opisuje, że jest charakterem i serduchem. Teraz, aktualnie, w tym miesiącu. Bardamu! Po chuj oni biorą tych ludzi z WK do walk. Pączek i Robur to chyba najbardziej bezpłciowe postacie w całym świadku Freak Fight. Kurwa, wygrałbyś przez jakiś knockout, Bardamu by powiedział, kurwa, ten Pączek jest nudny, ale trzeba przyznać, że ładnie go kąsnął i fajnie się wypowiedział w wywiadzie. I masz motywację, żeby kogoś kąsnąć. Odjebać, no. Niezdiagnozowany. Pan... Sterydowa Pol! Ktoś przeczytał? Nie, nie. Dawaj, wczuj się. Pan Robur, reprezentant sterydowej Polski, zarobił łatwiejsze pieniądze niż na robieniu w chuja młodych ludzi, że jest naturalem i sprzedawania energolisów XD. Ogólnie wydaje mi się, że ta osoba jest z tych ludzi, co tworzą na przykład te teorie spiskowe, że na przykład wierzą w to, że jakbyśmy się przyznali do sterydów, to że na przykład cały biznes byle jak w gruzach, albo że robimy tylko to, żeby tylko sprzedawać i tak. Że mamy taki ukryty motyw, że chcemy robić w chuja młodych ludzi i że jesteśmy takimi szwindlerami. To on jest z tej grupy, co wierzy w tą teorię. Ja bym nie był taki przekonany, jakby ludzie wiedzieli, że walisz towar, mimo że oczywiście tego nie robisz, to czy by cię nie lubili za to? Ja myślę, że i tak chyba jesteś spoko. Ten chłop jest najlepszym przykładem, żeby z introwertyka nie robić na siłę dynamiczniaka. Swego czasu był najlepiej dowalony z WK, mało mówił, dużo robił, nie starał się grać dynamicznego typa, robił swoje. Tacy ludzie zawsze mają szacunek i posłuch. Aż nagle ktoś mu zaproponował, żeby został dynamiczniakiem, no i Robur zaczął się zmieniać, co teraz wygląda przekomicznie. Szkoda mi go trochę. Kto ci tak wizerunek poprawił, Robur? Co to jest dynamiczniak? Dynamiczniak. Chyba ekstra... Że ekstrawertyk, nie? Z introwertyka w ekstrawertyka ja się ekstrawertyk? Kurwa. Chodzi o to, że poszedłeś walczyć? Że nagle zaczął dużo mówić, że być taki tak dynamiczny, jakby... nie? Muszę wywiady chyba nadrobić. Niezdiagnozowany, jeśli to oglądasz, jeżeli masz profil na Facebooku, powiedz mi, czy zgadłem, że masz zdjęcie nad morskim okiem, jak robisz double, front double bicep. Jestem ciekawy, czy zgadłem, może zostawić komentarz u nas, ale mi się wydaje, że to jest osoba z tej grupy, którzy... I ja to rozumiem, że jest grupa młodych osób, co dla nich na przykład jest bardzo ważne, że ich wzorce to są popularne na przykład osoby, które właśnie są takie, że mało mówią, dużo robią i mają taką utopijną wizję tego sportowca, który nigdy nie zgrzeszył, nie? I ja na przykład kiedyś może też tak na to bardziej patrzyłem, nie? No. Że tacy ludzie, o patrz, ten nic nie powiedział, a zajebiście kopnął piłkę, kurwa, to jest gość, nie? Tajemniczy gość. A teraz bardziej dostrzegam, że pewne takie zachowania są bardziej wyrachowane, wysublimowane pod kamerę. I bo znamy też troszeczkę branży od środka, można powiedzieć. Więc wiem, że to nie zawsze jest tak, że ten, który odgrywa bohatera z filmu Troja, jest taki w rzeczywistości, że to są często po prostu jest to gra pod kamerę i życie po prostu wygląda inaczej. Ktoś kogoś uderzy w ryj. YouTuber family friendly jest. No to on nie jest family friendly prywatnie. Sportowiec, który nie może się w jakiś sposób zachowywać, bo ma jak, nie wiem, bo pokazują go w telewizji. Kurczę, no on opisał sytuację, jak że Robur się rozwinął pod kątem wywiadów i przed kamerą, ale nie wiem, czemu to ma być właśnie i że jestem na przez złe. To przekomiczny. Czemu myślę, że możemy lecić dalej. Nie wiem.
Robur, gdyby nie koledzy, którym udało się wbić w niszę, byłby nikim. Z całym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że ze swoim umiarkowanym upośledzeniem umysłowym, zerową charyzmą i lekkim autyzmem pracowałby w magazynie za minimalną, a ta blondi nawet by na niego nie splunęła. Ale fota, kurwa... To za fotę są te lajki, moim zdaniem. Po odwadnianiu. To jest jakby opisywał tego typa na zdjęciu, tak, no. No ja myślę, że na przykład może po drugiej stronie tutaj to może być takie też zaskakujące, że właśnie nie musisz być najgłośniejszy, taki kurwa, że na przykład Robur no, miał opcję zawalczyć w High League'u i niewiele osób ma taką opcję, a powiedzmy zaczynał jako taki cichy typ, który z pozoru nie nadaje się do internetu. I teraz może tutaj być ukrzynówka lekka, tam gdzieś chociaż krzynówek, taki procencik może zazdrości, kurwa. Bo może ty też jesteś takim typem, któremu się nie chce na przykład nie wychylać, ale możesz się zawsze rozwinąć, ale wiesz o co chodzi, że może tutaj kurwa, może to jest to też takim powodem, jak staram się rozkminić właśnie twój tutaj tok rozumowania. No ale to jest zły tok rozumowania, przykład, bo każdy z nas jest inny i każdy tak, coś dokłada od siebie w ekipie, bo, i nie można tak powiedzieć. Bo ja na przykład się nie zgadzam, że to, że napisał, bo rozumiem konstruktywną krytykę, ale jeżeli napiszę zerowa charyzma o Roburze, no to ja się z tym nie zgadzam. No nie, no to wrzucaj tutaj 10 kurwa no, fragmentów teraz, gdzie rozjebał odcinek i masz wyjaśnione, nie? Wyświetlenia będą jak o kurwa, tak jakiś ten żylak powrótka nasiennego. Ja będę! I tak działa sport, jeden kurwa! Kurwa z tego dzielenia! Nie będzie, kurwa! Pokazujesz kurwa i nie ma dzielenia! Kurwa! Dzień dobry, Sandra Walczak z tej strony. Ja szukam trenera personalnego. Czy są może jakieś miejsca wolne? Oczywiście, mamy. A chciałbym się tak wstępnie jakby dowiedzieć, czy pan już wcześniej, że już wcześniej były wykonywane ćwiczenia, jakaś aktywność? A ja mogę opisać mniej więcej, jak to wyglądało. Przez 2 lata ćwiczę. Półtora roku prowadził mnie bardzo znany trener, ale nie chcę zdradzać, jak się nazywał. Więc dlatego powiedziałem o tej krzynówek, czy tam jest tam taki procencik zazdrości, jakiś chociaż jeden, to już między nami jest ta rozmowa gdzieś tam w eterze, no, to sobie ze mną tam porozmawiaj, w eterze to płynie. I tyle ode mnie, no. Nie no, to trzeba być amebą umysłową, pewnie dalej się cieszy i świętują tutaj, w tej chwacie go nie później. Zaraz drineczki robimy z okazji wygranej, nie? Ej, jak coś tutaj, co chłopaki przyrządzili, to nie jest z okazji wygranej Robura. Tak. To jest po prostu, mieli pomysł, żeby zrobić podsmak Tropic Energetyka, serię takich challenge'y. To nie jest z powodu, że Burnejka zerwał mięsień. Ty. Jeszcze bardziej nie z tego powodu. Impreza na cześć kontuzji rywala Robura, nie? Robur tuż po walce. I to jest spoko komentarz. Super, no. Ja pierdolę.